Kontynuuj. No, pistolecie zapomniałem. O. To było najnudniejsze przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć i tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla, sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. To będzie już ostatnia na dziś. Szkocka? Historia. Czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? Ta, o to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. No bo mówię, nie może być mega długie, bo... godzina około nagrania to jest 70 giga. Więc wiesz. 60-70 giga. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Markus, nie. Idziemy razem. Pewnie są dwie różne opcje z tym, jo? Ten pewnie szuka hajsu. Jego syn. Czy coś. O. Leo! Co ty wyprawiasz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd, niech wyjdzie z pracowni! Słuchaj, zadzwoniłem już na policję. Idź stąd, zanim narobisz sobie dużych kłopotów. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest, tato? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej jebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym no już, jest ruchy. Tak wyjątkowy? W czym jest lepszy ode mnie? Nie dotykaj go! Chodź, pokaż, co potrafisz! Markus, nie waż mi się bronić, jasne? Najlepiej nie rób nic. No dalej, wal! Na co czekasz? Jesteś facet? To udowodnij! Przestań! O co chodzi? Jednak jesteś babą! Przestań, Leo! Przestań! Boisz się mnie walnąć, pierdolona cioto? Przecież zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebanym automatem. Nie, Leo, zostaw go w spokoju. Kiedy cię zniszczę, wreszcie będę z tatą. Rozerwę cię na strzępy i nikt nie mrugnie okiem. Wiesz czemu? Bo jesteś niczym. Słyszysz? Kurwa niczym. Karl, nie! Nie, Karl, nie. Człowiek to delikatna maszyna. Karl, nie odchodź, dobrze? Proszę, nie odchodź, nie odchodź. Pamiętaj, Markus, nie pozwól nikomu mówić ci, kim jesteś. Nie, nie, tato, nie, proszę. To wszystko twoja wina. Nie doszłoby do tego, gdyby nie ty. To android. To on to zrobił.
Ja. Szybki koniec. Samokontrola. To akurat było krótkie. Sprawdź pracownię z Karlem, albo sam mogę sprawdzić, jo? Leo oskarżył Markusa. Statystyki globalne. 72%, 50%. To było 50-50. 50% zrobiło jedno zakończenie, 50% drugie. Ciekawe. Zakończenie. W sensie procentowo.